Dobry wieczór Państwu. Witam na spotkaniu Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. To jest ostatnie spotkanie w tym roku. Dzisiaj tematów do rozmowy dostarczy nam książka zatytułowana, monografia zatytułowana Zbrodnia Ponarska 1941-1944. To jest drugie wydanie, uzupełnione wydanie tej publikacji. Pierwsze ukazało się 14 lat temu. A moi rozmówcy to autorka tego wydawnictwa, pani doktor habilitowana Monika Tomkiewicz i pan profesor Leszek Bednarczuk. Może tylko jeszcze powiem, że pani doktor przyjechała do nas z Warszawy, jest pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, ekspertem w dziedzinie badania zbrodni, znaczy w ogóle historii wojennej Wileńszczyzny i Pomorza, a pan profesor jest językoznawcą, był związany, czy może dalej jest związany z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Urodzony w Wilnie. No, ja chciałem do tego dojść, bo jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że pan profesor jest też członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, ale jakby najważniejszą informacją, którą pan już powiedział, to jest to, że kilka lat przed wojną urodził się w Wilnie. Też jako dziecko no, miał styczność z partyzantami Armii Krajowej działającymi w Okręgu Wileńskim i w związku z tym no, zafascynowany tą historią od wielu, wielu lat zbiera ich relacje i dokumenty, które zresztą zostały właśnie opracowane w formie książkowej. Pod koniec spotkania aż powiemy, bo jest też, ukazała się nowa książka zatytułowana Od Naroczy do Niemna. Ona właśnie ten dorobek pracy pana profesora zawiera. Dzisiaj zaczniemy to spotkanie trochę nietypowo, to znaczy od krótkiej prezentacji, którą przygotowała pani doktor Tomkiewicz, także oddaję głos. Proszę Państwa, myślę, że ciekawie jest wprowadzić w temat zbrodni ponarskiej, pokazać jak Ponory wyglądają, ponieważ na pewno część z Państwa w Ponorach nigdy nie było. Więc zaczniemy od kwatery polskiej, dla Polaków najważniejszego miejsca, jeżeli chodzi o zbrodnię ponarską. Tutaj widzą Państwo ołtarz główny, to jest ten czarny obelisk. Po bokach są tablice kamienne z wykutymi nazwiskami osób straconych. Są także zachowane miejsca, gdzie można takie tablice jeszcze dodatkowe umieścić. To jest jeden z dołów ponarskich, w tak zwanym memoriale ponarskim, czyli miejsce, w którym były te zwłoki składowane, miejsce, które stanowiło zbiornik paliw płynnych na początku okupacji radzieckiej. Do tego na pewno jeszcze w naszej rozmowie wrócimy. I proszę Państwa, jak wyglądała baza w okresie okupacji niemieckiej? To jest jedno z ogrodzeń, fragment ogrodzenia. Ogrodzenie to zostało wykonane w okresie, kiedy tutaj na tym terenie rządzili Rosjanie, czyli tworzyli bazę paliw płynnych. Oni wykonali ten płot z drutu kolczastego, Niemcy tylko dołożyli do tego tablice drewniane z napisem miny zagrożenia życia. One były dość równomiernie rozmieszczone. Dodatkowo Niemcy zbudowali cztery bramy wjazdowe, jedną tak zwaną bramę strategiczną. O tym też na pewno za chwilę będzie mowa. Proszę Państwa, zdjęcie, jedno ze zdjęć z okresu ekshumacji z sierpnia 1944, kiedy na teren Ponar wkroczyli Rosjanie, kiedy powstała nadzwyczajna komisja do badania zbrodni przeciwko obywatelom Związku Radzieckiego. Tak wyglądał jeden z dołów, z którego zostały wcześniej wydobyte zwłoki i spalone. Rzucony do niego został tylko popiół i tak ten dół właśnie wyglądał. Jeden z głównych sprawców zbrodni ponarskiej, dowódca oddziału specjalnego, jakbyśmy go nie nazwali, w języku niemieckim Sonderkommando, w języku litewskim Batimgalburis, jest to Martin Weiss, który został przez sąd w Würzburgu w 50 roku skazany na dożywocie, jednak w drodze łaski został zwolniony w 1977 roku. I proszę Państwa, członkowie oddziału specjalnego Sonderkommando Wileńskiego, większość tych osób jest rozpoznanych. Tutaj widzą Państwo zdjęcie procesowe z okresu, kiedy było prowadzone śledztwo akurat przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie przeciwko trzem sprawcom i oni byli w ten sposób zaznaczeni i opisywani, ale w tej chwili właściwie znamy prawie wszystkie nazwiska i wizerunki tych osób, które są widoczne na tym zdjęciu.
I proszę Państwa, jeden z dokumentów, żeby też było łatwiej zrozumieć, jak wyglądały konary, na jakich dokumentach pracowałam, to jest fragment księgi więziennej więzienia na Łukiszkach w Wilnie. I tutaj Państwo widzicie takie dane jak imię, nazwisko, tak zwane odczestwo, czyli imię ojca, a także numer więzienny. Te odhaczenia, które Państwo widzicie, to są informacje o tym, że dana osoba została zabrana z więzienia, została z tego więzienia wyprowadzona. Dalej kolejna kolumna to jest data aresztowana, kolejna data zwolnienia. No i oczywiście na końcu uwagi, to jest najbardziej istotna rubryka przy badaniu zbrodni ponarskiej, ponieważ mamy tu takie informacje jak paleistas, czyli zwolniony, perduto i patingas buris, czyli przekazany do oddziału specjalnego. Perduto Vocitius Auguma, czyli przekazany do niemieckiej policji i bezpieczeństwa. Także jest to charakterystyczna taka specyfika językowa, o której też pewnie dalej będzie mowa. I proszę Państwa, jedyna lista osób narodowości żydowskiej i polskiej, która się zachowała, to jest taka bardzo charakterystyczna, jeżeli proszę spojrzeć u góry, jest informacja, że te osoby zostały przekazane do PONAR i Panieriu. Początkowo w trakcie prowadzenia śledztwa w sprawie zbrodni w Ponarach, a także w czasie moich badań naukowych do pierwszej publikacji uznałyśmy z panią prokuratorą Elżbietą Rojowską, która prowadziła to śledztwo, że dokonałyśmy niesamowitego odkrycia, ponieważ mamy listę osób skazanych na wywiezienie do Ponar. Okazało się bardzo szybko, że to nie jest takie łatwe i pani Riu to oznaczało więzienie na ulicy Ponarskiej w Wilnie. To było jedyne więzienie przeznaczone dla kobiet. I te właśnie Żydówki i Polki do tego więzienia zostały skierowane, co później sprawdziliśmy w innych bazach i się to pokrywało rzeczywiście z taką logiką myślenia. Bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o zbrodnię ponarską, dokument. Jest to kartoteka niemieckiej Policji Bezpieczeństwa z takimi informacjami jak narodowość, imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania. I to, co Państwo widzicie na dole napisane odręcznym drukiem, to jest BB. Besonderes Besessen, czyli szczególnie potraktowany i data. Proszę zwrócić też uwagę na to przekreślenie. To przekreślenie to jest akurat czarno-biała kopia, ale w oryginale jest to wykonane czerwonym ołówkiem. Początkowo wielu badaczy zbrodni w Ponarach uważało, że takie przekreślenie oznacza skierowanie do Ponar. Rzeczywiście w wielu przypadkach się to pokrywa, że jeżeli jest BB, Besonderes Besessen, czy Sonder Besessen, jest taka kreska, ale absolutnie to nie oznacza wywiezienie do Ponar, tylko znowu oznacza to wykreślenie z kartoteki więziennej, to znaczy, że karta ta zostanie przesłana do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie. Jedna z list wywozowych do Ponar, stworzona przez administrację więzienia na Łukiszkach w Wilnie, gdzie są podane nazwiska, daty urodzenia i są pewne też adnotacje po lewej stronie, w postaci odhaczeń, że dana osoba została zabrana. Tam, gdzie na przykład jest kreska, to mogło to oznaczać, że ta osoba już zmarła lub też uciekła. Też się tak zdarzało, że niektóre osoby z więzienia na Łukiszkach zdołały uciec, więc wtedy, jeżeli nie zostały zabrane z tego więzienia, to właśnie w ten sposób były odznaczane. I proszę Państwa, taki jeden z charakterystycznych dokumentów, żeby zwrócić uwagę, jak łatwo można się pomylić, jeżeli chodzi o ofiarę i określenie, że na pewno one zginęły w Ponarach. Tutaj mamy taką osobę, Polaka Raczkowskiego, który został skazany za sabotaż i był sądzony w Kownie, później trafił do więzienia w Wilnie. Jego akta więzienne się zachowały, proszę zwrócić uwagę, jest to charakterystyczne BB, czyli sprawa wydawała się dość oczywista, został skazany na karę śmierci. Kara pewnie została wykonana albo w Porcie Siódmym w Kownie, albo w więzieniu, albo w miejscu straceń w Ponarach. Ale naszą uwagę zwróciło tutaj to znaczenie, że jest to koncentracjonslager stopnia trzeciego, który jest podkreślony czerwonym tutaj mazakiem. W tym okresie taki obóz to było Mauthausen-Gusen. Zwróciliśmy się z panią prokurator do tego obozu z prośbą o informację, czy widnieje u nich taki więzień. Okazało się, że tak, że został przywieziony właśnie do więzienia Mauthausen i tam została wykonana kara śmierci. Jedno z niewielu zdjęć, które się chyba zachowały, Kazimierza Sakowicza, czyli bezpośredniego obserwatora bazy. Po lewej stronie mają Państwo fragment jego notatek. Wybrało taką charakterystyczną część tych notatek, żeby było nie tylko informacje pisemne, ale także rysunki bazy, ponieważ Kazimierz Sakowicz poza tym, że spisywał liczbę transportów, osoby, które do Ponar zostały dostarczone, także wykonywał takie szkice i plany.
To zdjęcie chyba nigdy, nigdzie nie było prezentowane. To zdjęcie zostało przeze mnie odnalezione dopiero po zakończeniu pracy nad tą właśnie publikacją i ukaże się w wydaniu anglojęzycznym. Powiem Państwu dlaczego. Jest to plan wykonany przez Niemca Olafa Strofa, który był w Ponarach bezpośrednim obserwatorem. Nie był on członkiem ani wiedeńskiego oddziału specjalnego, ani nie był SS-manem, ani nie, w żaden sposób z tym oddziałem nie był związany. Był zwykłym żołnierzem Wehrmachtu, który stacjonował w lipcu 1941 roku w okolicach Wilna. Ci żołnierze słyszeli odgłosy strzałów, podeszli pod bazę, stali tam wpuszczeni. I to jest jedyna osoba, która wykonywała zdjęcia w Ponarach. Takich zdjęć zachowało się 7. Jest tylko 7 oryginalnych zdjęć z Ponar i są one wykonane tylko i wyłącznie przez tą jedną osobę. On miał aparat fotograficzny, nawet w przesłuchaniu jego jest dokładnie opisane, jaki to był marki aparat, jaki to był rodzaj fotografii. Także jest to moim zdaniem też jeden z bardzo ważnych świadków, o którym chyba do tej pory nikt nie mówił i nie wiedział. No i więzienie na Łupieszkach w Wilnie to też bardzo charakterystyczne miejsce dla tego tematu Ponar, ponieważ właśnie z więzienia na Łupieszkach w Wilnie wielu więźniów było przewożonych samochodami ciężarowymi do Ponar, głównie narodowości polskiej, początkowo także narodowości żydowskiej. To jest zdjęcie z 1904 roku, kiedy było to jeszcze więzienie carskie. A to widok Łupieszek z roku 2008, kiedy promowałam moje właśnie pierwsze wydanie książki Zbrodnia w Ponarach. Z panią prokurator Rojas odwiedziłyśmy to więzienie i miałyśmy okazję zobaczyć, jak ono wyglądało też w środku. I to właśnie jest kilka zdjęć z więzienia na Łupieszkach w środku. To więzienie już jest zamknięte. Wszyscy więzieni zostali przewiezieni do obozu, do więzienia zakładu karnego o zaostrzonym rygorze w prawie Niszkach Podkownym. Także mogłyśmy jeszcze zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. To jest cela w podziemiach tego więzienia. Z tego, co mówi nam dyrektor więzienia, właściwie stan zachowany z okresu wojny, to nigdy remontu nie było. Wydanie pierwsze mojej książki, więzienie, zbrodnia w Ponarach 41-44. No i tak bardzo krótko chciałam powiedzieć, jaka jest różnica między tym wydaniem pierwszym, a wydaniem drugim. To drugie wydanie, poprawione i uzupełnione, tak już jak Pan wspomniał, okazało się w lipcu 2022 roku, więc jest to rzecz zupełnie nowa. I pierwsza ta wersja została wzbogacona o 81 nowych stron tekstu oraz 18 zdjęć, które wcześniej w wersji pierwszej nie były prezentowane. I do wydania drugiego przeprowadziłam kwerendy w tych wszystkich archiwach, czy są kwerendy dodatkowe. Ja ich wszystkich oczywiście czytać nie będę, ja bym tylko chociażby wymieniła to, co było dla mnie najważniejsze, czyli archiwum, tak zwane archiwum Stasi w Berlinie. To było bardzo ciekawe i bardzo dające duże efekty kwerenda, a także Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Dzięki tej kwerendzie byłam w stanie dotrzeć do procesów austriackich, które w wydaniu pierwszym też nie zostały przeze mnie poruszone. No i to, najważniejsze ustalenia do drugiego wydania to jest lista, która na początku ta lista liczyła 353 nazwiska. W wydaniu drugim została poszerzona o 53 nowe nazwiska. Także na chwilę obecną znamy tożsamość 406 ofiar narodowości polskiej. No i zdecydowanie jest postęp, jeżeli chodzi o procesy karne sprawców zbrodni, nie tylko w tym porządku prawnym austriackim, ale także porządek prawny niemiecki i litewski. Nieco uzupełniłam. Także zmieniły się informacje na temat wielkości bazy. Tutaj muszę powiedzieć, od 2015 roku Instytut Historii Litwy w Wilnie przy Uniwersytecie Wileńskim oraz Muzeum im. Gaona w Wilnie prowadzi badania terenowe na terenie memoriału w Ponarach. I w tej chwili wiemy już, że ten teren obejmował 27 hektarów, a dotąd twierdzono, że to było 17 hektarów. Także chciałam wspomnieć, że rozdział dotyczący ratowania ludności polskiej został też zdecydowanie poszerzony i uzupełniony. Dziękuję bardzo, pani doktor. I od razu zwracam się z pytaniem, takim może zacznijmy od podstaw. Powiedzmy, gdzie leżą Ponary, co tam było przed wojną i dlaczego Niemcy po zajęciu tych terenów wybrali akurat Ponary jako miejsce eksterminacji na tak masową skalę? Miejscowość Ponar w języku polskim, w języku żydowskim, Ponar w języku
litewskim, panie Raj. Była to miejscowość, która w 1922 roku na jej terenie zostało zbudowane takie osiedle wypoczynkowe dla pracowników Polskich Kolei Państwowych w Wilnie. Nazywało się początkowo Jagiellonów, osiedle Jagiellonów i był to taki charakterystyczny osiedle park, coś takiego jak dzisiejszy Milanówek pod Warszawą. Mieszkało tam około, przed wojną, około 1000 osób, głównie narodowości polskiej. Teren był bardzo urozmaicony przyrodniczo, ponieważ było tam wiele pagórków, był las sosnowy i wiele polan z czosowiskami. W okresie drugiej okupacji radzieckiej, około 1940 roku, Rosjanie wkroczyli na ten teren i postanowili wybudować tam bazę paliw płynnych dla pobliskiego wojskowego lotniska w Chazbijewiczach. Też ważne było to, że zaledwie 5 km dalej znajdowało się lotnisko cywilne w Parubanku. Do pracy nad budową tego lotniska, tej bazy paliw płynnych, podziemnej bazy paliw płynnych, zostali zatrudnieni, wykorzystani Polacy, którzy mieszkali w Ponarach. Jedną z takich osób na pewno był pan Wiktor Iwanowski, on po wojnie mieszkał w Szczecinie, miałam okazję kilka razy z tym panem rozmawiać. Praca była bardzo ciężka, aczkolwiek posłużyły im do tego nie tylko kilofy i łopaty, ale także sprzęt ciężki w postaci koparek, pogłębiarek. Co się dzieje w momencie wkroczenia Niemców? Niemcy wkraczają około 24 czerwca 1941 roku. Nie ma dokładnej daty wkroczenia do samych Ponar Niemców, ale wiadomo, że po tym 24 czerwca Rosjanie już na teren bazy nie przybyli. Natomiast przybyli do pracy Polacy, którzy tam kopali te doły i tworzyli tą bazę paliw płynnych. Zastali miejsce, które nie było pilnowane. Część rzeczy, które należały, które tam się znajdowały, zostało przez nich przywłaszczone. Natomiast Niemcy szybko wykorzystali ten teren jako miejsce masowej eksterminacji. Dlaczego? No, można powiedzieć, że było ono już właściwie gotowe, przygotowane według wytyczny Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, który dyktował, aby takie miejsca masowych eksterminacji były oddalone od skupisk ludzkich na tyle daleko, żeby nie było słychać odgłosu strzałów. Tu nie do końca się to sprawdziło, ponieważ najbliższe domy znajdowały się stosunkowo blisko, więc odgłosy strzałów było słychać. Miało być położone też na tyle niedaleko od dróg dojazdowych, aby szybko skazańców można było przywieźć. I to było około 10 km od Wilna, więc transport samochodami ciężarowymi z więzienia na Łukiszkach zajmował około 30 minut. Natomiast piesze kolumny Żydów, które podążały z Wilna, zlikwidowanych tam gett, szły około 1,5 godziny do 2 godzin. Także na terenie miejscowości Ponary znajdowała się linia kolejowa, która łączyła Grodno z Kownem i był to też idealny sposób transportu osób transportem kolejowym. To dotyczyło przede wszystkim ludności żydowskiej, która była przewożona z bardziej oddalonych gett, chociażby z getta w Świrze, w Oszmianie i innych miejscowości województwa wileńskiego. Dziękuję bardzo. Myślę, że dla pełni obrazu istotne jest jakby scharakteryzowanie stosunków narodowościowych w tym województwie wileńskim przedwojennym. I w samym Wilnie, może pana profesora by poprosił. Bardzo chętnie, choć nie jestem historykiem, ale językoznawcą. Doktor pomoże trochę w razie czego. Ja bym zaczął od tego, że najstarsza wzmianka o Litwie to jest 1009 rok, misja świętego Brunona. Najstarsze wiadomości o Polakach na Litwie to są kroniki pruskie 1290. Natomiast ludność tego regionu była pierwotnie litewska. Od wschodu podchodziła zachodnioruska, później białoruska, a przed wojną to trzeba by zacząć od Litwy Środkowej i od okupacji pierwszej niemieckiej w 15 roku, wycofania się armii carskiej. Wtedy tam już zaczęło działać POW. Ludność, stosunki narodowo-językowe polegały na tym, że była to ludność mieszana i różnice były wyznaniowe na obszarze wschodnim, polska wiara i ruska wiara. Czyli wszyscy byli katolikami.
To ich zresztą ocaliło od rusyfikacji. Natomiast ci, którzy uważali się za Polaków, no to chodzili do kościoła i badania językowe prowadzone przez profesora Chomińskiego polegały na tym, że badał, gdzie byli Litwini, głównie w zachodniej części Wileńszczyzny, Święciany, Troki i troszkę na południe w kierunku Ornian, nie Ornian, tylko w Grodno jakby, Pelasa, tak miejscowość. Natomiast ludność, spisy ludności były. Przed wojną w 30 roku moja matka, nauczycielka z Komelnika, była w tych spisach i było zalecenie, jak badać, na jakim modlitewniku się modlą, czy ruskie litery, czy grażdanka, czy łacinka, bo ludność była dwujęzyczna. W zależności od sytuacji, nawet wielojęzyczna, ale w którym powiecie, bo te też stosunki były bardziej skomplikowane. Na wschodzie powiat Wilejka, Podstawy, Brasław, przeważała ludność białoruska, mniej więcej po jezioro Narocz, 300 km od Wilna. Natomiast bliżej Wilna była ludność polskojęzyczna, która z pochodzenia to była ludność miejscowa, która pierwotnie to byli Litwini, którzy zaczęli, którzy jako katolicy nie chcieli ruskiej wiary, bo inaczej im to groziło rusyfikacja. Natomiast wokół Wilna, zwłaszcza w powiecie oszmiańskim, o którym pisze sporo Mickiewicz, wokół Trok, Niemęczyna, to była ludność polskojęzyczna, a Litwini głównie powiat Święciany. Były robione spisy ludności, ale różnica istotna była w religii, w wyznaniu, w obrządku. Taką anegdotkę powiem. Taka była Stefania u jednych państwa. Mówi: Stefania, kto ty jesteś? Pyta. A ja mówię: miejscowa, miejscowa. A jak ty rozmawiasz z panami po polsku? A na wsi u siebie po rusku, ale ja tu też. Ludność była wielojęzyczna. Może warto dodać, że te tereny, o których pan profesor mówi, dzisiaj są podzielone między dwa kraje chyba, czyli część jest na Litwie, a część na Białorusi. Wileńszczyzna zachodnia, to znaczy Święciany, Oszmian, częściowo Oszmiana, to jest Wileńszczyzna wokół Wilna i jeszcze Podbrzezie, Niemęczyn to na Litwie, a granica przebiega bardzo blisko Wilna, w okolicach Michaliszek, zaraz za Podbrodziem. Wileńszczyzna wschodnia jest w tej chwili na Białorusi. A panie profesorze, a samo Wilno, miasto Wilno? Miasto Wilno. Proszę państwa, w przyszłym roku 2000, będzie 700-lecie Wilna. Mianowicie w 1322 roku, trzecim roku, Gedymin napisał list do franciszkanów niemieckich, żeby przysłali kapłanów do dwóch jego stolic, Wilna i Nowogródka. Tekst jest po łacinie. A panu profesorowi chodzi o pochodzenie nazwy Wilna? Nie, chodzi mi o stosunki narodowościowe przed wojną właśnie, bo to jest istotne dla dzisiejszej... Wilno przed wojną, no, zależy... A tak, koniec lat 30. No to było miasto polsko-żydowskie. Bardzo dużo było Żydów, było też trochę Rosjan. Litwinów dokładnie obliczono, było w całym Wilnie 1600 osób podało się
narodowość litewska. Dziękuję. Ja tylko dodam, że to przeczytałem w książce, że spośród tych wszystkich tak zwanych krajów bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy, Estonii, jeśli chodzi o ludność żydowską, to właśnie najwięcej ludności żydowskiej mieszkało na Litwie. Pani podaje liczbę 170 tysięcy osób. No i tak jak pan profesor powiedział, rzeczywiście w Wilnie było ich wielu. Pani doktor powiedziała już, że 24 czerwca, czyli po dwóch dniach od ataku Hitlera na Związek Sowiecki, Niemcy byli w Wilnie. No i teraz moje pytanie, jak oni zostali przyjęci przez Litwinów, bo którzy, jak już wiemy, w samym mieście byli, no było ich wtedy jeszcze niewielu z takich stałych mieszkańców, ale jak Litwini zareagowali na wojnę niemiecko-sowiecką i te sukcesy początkowe, bardzo szybkie Niemców w tej wojnie? Litwini przede wszystkim widzieli we wkroczeniu Niemców nadzieję dla siebie, na utworzenie własnej państwowości. Wyobrażali sobie ich troszeczkę więcej niż otrzymali, można tak powiedzieć, od Niemców, ponieważ Niemcy doskonale sobie zdawali sprawę, że ta swoboda litewska musi być dość ograniczona, dlatego wszystkie wyższe stanowiska administracyjne, wojskowe oczywiście zajmowali Niemcy, Litwini głównie stanowiska podrzędne administracji niższego szczebla. Obsadzili oczywiście takie struktury jak więziennictwo, trzeba wspomnieć o Policji Bezpieczeństwa Litewskiej, czyli o Saugumie, która oczywiście w pełni była litewską policją, aczkolwiek było tych policjantów stosunkowo niewiele, bo zaledwie 113 osób. Ale jakiego dokonali spustoszenia w samym Wilnie i wśród ludności i polskiej, i żydowskiej, to za chwileczkę w dalszej części naszej rozmowy będziecie Państwo mogli usłyszeć. Litwini na pewno zdawali sobie sprawę, kto na tym terenie rządzi. Został utworzony Generalny Komisariat Litwy, na ten teren przybywa Alfred Rosenberg, także ta decyzyjność niemiecka i kierownicza rola niemiecka jest oczywista, ale Litwini rozpoczynają tą współpracę, ponieważ w tym widzą dla siebie duże korzyści, jeżeli chodzi o państwowość. Wspominał pan profesor, jak niewielu było ich w Wilnie, więc była szansa, żeby coś się zmieniło w tym względzie. To jakbyśmy się jeszcze cofnęli na moment do czasów przedwojennych, czy można powiedzieć, że państwo polskie i państwo litewskie przed wybuchem II wojny światowej pozostawały w nie najlepszych stosunkach, delikatnie mówiąc? Czy to jest porównywalne, nie wiem, na przykład z układem Polski czy Czechosłowacji? Znaczy, w wypadku Czechosłowacji to się potoczyło zupełnie inaczej, ale no też nie były to jakby zaprzyjaźnione państwa. Nie, no to były oczywiście trudne relacje. Trzeba pamiętać o tym, że po pierwszej okupacji sowieckiej nastąpiły tak zwane rządy litewskie. Trwały one stosunkowo krótko, ale jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie, wyrządziły bardzo duże zmiany, ponieważ nastąpił na przykład zakaz używania nazwisk polskich, nazwy ulic były zmienione na litewskie. Zostały zamknięte Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Ucierpiała bardzo polska kultura. To oczywiście spotkało się z dużym sprzeciwem ludności polskiej, szczególnie młodzieży. Rozpoczęły się strajki młodzieży. Te osoby były aresztowane. Powstał Związek Wolnych Polaków. No to jest cała historia, której tak szybko się nie dało opowiedzieć, aczkolwiek no, Polacy zareagowali błyskawicznie na to, co próbowali w tym czasie zrobić Litwini. Książka jest poświęcona miejscu, w którym Niemcy czy ich pomocnicy dokonali masowej eksterminacji ludności. Natomiast pani wylicza jakby dwie formy tej eksterminacji. Pośrednią, bezpośrednią. Na czym to polegało, jakby pani mogła to rozszerzyć? Eksterminacja bezpośrednia to oczywiście jest... To jest sam mechanizm zbrodni, czyli egzekucje dokonane w Ponarach, ale także i innych miejscach. Na przykład największa akcja odwetowa na Polakach, która odbyła się w maju 1942 roku w Święcianach, tak zwana zbrodnia święciańska. I tych miejsc masowych eksterminacji w tej książce Państwa znajdziecie więcej. Ona jest poświęcona
tytułowo skierowana i dedykowana samym Ponarom, aczkolwiek była to okazja, żeby przybliżyć też czytelnikom inne miejsca zbrodni na terenie byłego województwa wileńskiego. Także jeżeli chodzi o tę eksterminację bezpośrednią, jest rzecz zupełnie oczywista. Jeżeli chodzi o eksterminację pośrednią, to o niej już w pewnym sensie wspomniałam przed chwilą, czyli po prostu niszczenie polskiej kultury, zamykanie polskich szkół, doprowadzanie do złej sytuacji zarówno bytowej, jak i żywieniowej, wywożenie na roboty do Niemiec. No to wszystko były charakterystyczne formy dla eksterminacji pośredniej, które były stosowane na terenie i Polski, i właśnie byłego województwa wileńskiego także. Panie profesorze, do pana pytanie. Niemcy już wkroczyli, opanowali sytuację. Litwini, jak słyszymy, przyjęli to pozytywnie, albo pan mówi nawet, że z entuzjazmem. Jak wyglądała w tym okresie sytuacja tak bliżej, jak pan mógł powiedzieć, ludności polskiej i czy partyzantka niepodległościowa, no, Związek Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa, czy oddziały polskie były w stanie, dlaczego, czy były w stanie obronić jakoś Polaków przed tymi złymi terminami, które na nich nadeszły? Były, ale głównym problemem dla Polaków to byli Sowieci, partyzantka sowiecka, która eksterminowała ludność. Jeszcze pierwsza i druga okupacja sowiecka, 39 do października, potem po przyłączeniu Litwy jako republikę do Związku Radzieckiego, były okrutne prześladowania i wywózki. Natomiast... To tylko, przepraszam, że się wtrącę. Książka mówi głównie o zbrodni ponarskiej, czyli 41-44 rok, ale w początkowej części jest szerokie tło i właśnie to, o czym pan zaczął, pan profesor, mówić, to znaczy ta okupacja sowiecka, włączenie Litwy do Związku Sowieckiego. Proszę bardzo. I może bym zaczął od 1939 roku, wejście Sowietów. 18-19 do Wilna zaczęły się wywózki, aresztowania i wywózki, pierwsza, druga, trzecia. Potem Litwinom oddali na kilka miesięcy Sowieci Wilno, Wileńszczyznę zachodnią, bo wschód nad Naroczą to tam to było ciągle sowieckie. I wówczas nastąpiła lituanizacja. Litwini bardzo zmieniali nazwiska Polakom. Ale jedno powiem. W czasie, kiedy Litwa była niepodległa, nie zginął, nie wiemy ani jednym wypadku, żeby kogoś w więzieniu zamordowano. Natomiast Sowieci robili to na każdym kroku. Natomiast było bardzo wielu wojskowych, i którzy część była internowana na liście, oni potem udało się im uwalniać rodziny polskie, tam ich wykupywały. Właśnie ten Kmicic, porucznik Kmicic, dowódca pierwszego oddziału z 1943 roku, to był wykupiony przez rodzinę oszurków. Rzeczkowo Kejdan, miejscowość Rzejmy. I on sobie wziął dla tego pseudonim Kmicic w związku z potopem. Polskie powstawały koła pułkowe. Już w 1939 roku zaczęła się polska konspiracja. Młodzież demonstrowała, między innymi zostali uczniowie pobici 11 listopada w 1939 przez policję litewską, których przezywano żandarmów Kałakutas, bo to Indycze pióra nosili. Powstał, z tym, że Sowieci bardzo dokładnie wyłapywali konspirację polską, natomiast Niemcy nie bardzo potrafili to robić i było łatwiej zawiązać gromadzenie broni, ale jeszcze partyzantki nie było. Dopiero w 1943 roku pierwszy oddział Kmicica 25 marca nad jeziorem właśnie Narocz
jezioro i to są zespół czterech jezior i bagna. I było bardzo dogodne miejsce na bazę partyzancką, a równocześnie szła trakt Batorego Winno-Połock. I druga w kierunku na południe koło Starej Wilejki, Wilno-Mińsk i ten pierwszy oddział Kmicica. I to była wiosna 43, przed zerwaniem, przed odkryciem Katynia, to był marzec. I on miał nakaz współpracy z Sowietami, bo to jeszcze był Sikorski-Majski. I dlatego Sowieci, jak zerwali umowę, to zaczęli tępić polskich partyzantów i jego wciągnęli w zasadzkę i rozstrzelali w sierpniu 43, 27-8 sierpnia i około 80 partyzantów, ale brygada liczyła 200 żołnierzy i 1 września podchodził, prawdopodobnie nasi już wyczuwali, żeby nie ufać, bo bazy blisko były, sowiecka i polska, żeby nie ufać za to Sowietom i został wysłany z Wilna porucznik 4. Pułku Łanów Zygmunt Szyndzielarz, Łupaszko. Niewiele brakowało, żeby on też się znalazł wśród ofiar. Na szczęście ci niektórzy uciekli z tego, bo tą bazę polską zajęli Sowieci, część z nich uciekła. Łupaszko podchodził nad jezioro Narod, ma taka rzeka, która wypływa, nazywa się Naroczanka i już by chcieli ci żołnierze z patrolu przejść. I nagle oszczegli ich i wówczas Łupaszko tym kilkunastu żołnierzom za początkiem swojej brygady, jak Sowieci chcieli ich wziąć do niewoli i puścili salwę górą. A on tylko mówi, celownik RKM-u 300, 200, 100 i była to pierwsza potyczka nad jeziorem Narocz brygady Łupaszki, która no walczyła, można powiedzieć tak, gromiła Sowietów, biła Niemców, karciła Litwinów, natomiast Białorusinów przyciągała i właśnie pieśń 5. Brygady to taki ma mniej więcej treść. I oni mieli walczyć o Wilno w 1944 roku, ale miał zgodę generała Wilka Łupaszko, że może się wycofać z Warszawy, ponieważ Sowieci za Łupaszką i za panem Rymszą wysłali listy gończe. Za głowę Łupaszki było 500 rubli, to wtedy było sporo pieniędzy, za Rymszy 200 rubli. Łupaszko wycofał się w kierunku Suderwy i chciał się przebić przez Niemen koło Olity. Nie udało mu się i został otoczony, to było koło 20. 4-5 lipca, bo już po rozbrojeniu przez generała Czerniachowskiego i aresztowaniu oficerów i internowaniu w Miednikach i brygada Łupaszki, poszczególne oddziały przenikały w Puszczę Augustowską i na Białostoczyznę. Wróćmy do tej okupacji niemieckiej, tych terenów. W tej prezentacji pani zwróciła uwagę na, że w dokumentach, też jak przeczytałem w rozkazach ustnych, występują takie eufemizmy, można powiedzieć, znaczy takie sformułowanie to szczególnie potraktowane, czyli inaczej mówiąc, Niemcy kamuflowali od początku, dlaczego oni unikali nazywania rzeczy po imieniu w tych dokumentach, właśnie w rozkazach. No i jak oni to kamuflowali, to co tak naprawdę tam wyczyniali? Proszę Państwa, właściwie rozkaz, żeby stosować kamuflaż językowy, pojawił się we wrześniu 1939 roku. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie wydał taki nakaz, aby odnośnie masowych miejsc straceń stosowana była specyfika językowa. Do jakiego miejsca ono się przede wszystkim powinna odnosić jako pierwsza? Do Pomorza i do Piaśnicy. Ja się akurat tym tematem też zajmuję, zbrodni w Lasach Piaśnickich. To jest miejscowość położona około 10 km od Wejherowa na Pomorzu. Jest to miejsce, gdzie została zamordowana ludność cywilna. To było pierwsze i największe miejsce zbrodni w Europie.
I proszę Państwa, tam ten kamuflaż językowy się nie pojawia. Ja nie spotkałam tam takiego określenia. Badam ten temat od lat też prawie 20. I ani Besonderes Besessen, ani Sonderbesessen, ani potraktowane według rozkazu wojennego. Takie pojęcia się tam nie pojawiają. Pojawiają się natomiast w ponarach, tak jak Państwo tutaj widzieliście, czy na kartotece niemieckiej Policji Bezpieczeństwa, na tych małych kartkach, o których wspominałam, że były wysyłane po zakończeniu sprawy do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Pojawiały się także na rozkazach i dokumentach. One stosunkowo szybko się zmieniały, ponieważ działalność polskiego ruchu oporu, działalność niepodległościowa, te wszystkie komórki potrafiły po jakimś czasie te informacje rozpoznać, dlaczego trzeba było je szybko dosyć zmieniać. Ja miałam okazję korzystać w Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu z takiego opracowania jednego z niemieckich historyków, w tej chwili nazwiska nie pamiętam, ale było to opracowanie liczące około 300 stron, gdzie zostały wymienione te wszystkie, jak pan to wspomniał, eufemizmy językowe, czyli tak zwany kamuflaż językowy. Ja te rzeczy bardzo dokładnie przeanalizowałam, nie wszystkie w stosunku do Wileńszczyzny były używane, ale co zwróciło moją uwagę, to poza tym charakterystycznym BB, czyli Besonderes Besessen, także taka informacja, że osoby, które zostały ujęte, były nazywane bandytami, były nazywane partyzantami. Natomiast... Bandyn. Tak. Bandyn. Tak, a natomiast prawdziwych partyzantów często określono mianem poległych partyzantów. Tak jak pan wspomniał, ten kamuflaż językowy był stosowany nie tylko na dokumentach pisanych, ale także w rozkazach ustnych. I też były dokładne wytyczne, kto powinien takie hasła znać, kto nimi powinien się posługiwać, więc na pewno byli to komendanci obozów koncentracyjnych. Były to osoby dowodzące masowymi egzekucjami, czyli te, które nadzorowały eksterminację w skali masowej. A proszę mi powiedzieć, Niemcy tak metodycznie podeszli do realizacji tych planów. Mieli pewien harmonogram mordowania po prostu w ponarach. Jakby pani powiedziała, kto w pierwszej kolejności i w następnej. W tym niemieckim harmonogramie się znajdował. No to przede wszystkim na początku oczywiście ludność żydowska, ona została uznana za najbardziej niepożądaną i jako pierwszą przeznaczoną do egzekucji. To tak scharakteryzowała jako ludność żydowska plus komuniści. To byli pierwsi wrogowie Hitlera, których należało w pierwszej kolejności zgładzić. Pierwsza egzekucja w Ponarach to jest 4 lipca 1941 roku. Tego dnia do Ponar zostało przewiezionych 54 Żydów. Miejscowa ludność nie wierzyła, że jest to miejsce eksterminacji, uważała, że są to ćwiczenia. Widziała wprawdzie te transporty, ale myślała, że te osoby zostaną przewiezione może dalej do pracy i przez kilka dni panowało w samych Ponarach i w Wilnie takie przekonanie, że tam na miejscu bazy, dawnej bazy rosyjskiej dokonywane są pewne przygotowania Niemców i ćwiczenia. Nikt nie podejrzewał, że tam właśnie powstaje miejsce masowej zbrodni. Także rok 1941 to w zasadzie można powiedzieć i pierwsza połowa roku 1942 to jest głównie jest eksterminacja ludności żydowskiej, natomiast od maja roku 1942 zaczynają się egzekucje ludności polskiej. To jest to też pewnymi etapami. Jako pierwsza została tam zgładzeni członkowie Związku Wolnych Polaków, takiej organizacji młodzieżowej skupiającej dzieci, gimnazjalistów z dwóch głównych, bardzo ważnych wileńskich gimnazjum, Zygmunta Augusta i Mickiewicza. Było to około 80 osób, które zostały przewiezione do Ponar i tutaj trzeba też podkreślić, że często były to osoby niepełnoletnie, które nie miały jeszcze lat 18. Jako kolejna była to likwidacja wileńskiej legalizacji, osoby związane z produkcją kart żywnościowych, z produkcją paszportów. Osoby związane także z działalnością później niepodległościową. Także to takimi pewnymi etapami następowało. Charakterystyczny jest rok dla nas, dla Polaków, rok właśnie 42, kiedy najwięcej osób narodowości polskiej, obywateli polskiej narodowości polskiej właśnie w Ponarach zostało rozstrzelanych. Tak, też jest tam pewien rozdział poświęcony księżom polskim czy duchowieństwu, panie profesorze, bo to też była prześladowana grupa i księża polscy są wśród ofiar.
Tak, ja o tym za dużo nie wiem, bo ja się tym nie zajmowałem. Ksiądz profesor Krachek w Białymstoku o tym bardzo wiele napisał. Stosunki językowe były mocno skomplikowane. W XIX wieku większość biskupów wileńskich polskojęzycznych była zsyłana. Na przykład biskup Rob, potem był duchowiej przed wojną był arcybiskup Białbrzykowski. On, Litwini do niego mieli pretensje, że nie kazał bić dzwony, jak Litwinom oddawali Sowieci w 1939 roku Wilno. Jemu nic nie zrobili, ale księży internowano nie w Prowieniszkach, ale w jakimś odosobnieniu księży polskich. Tych, których typowali Litwini jako litwinożerców. A jakie tam były różnego rodzaju konflikty, to na przykład księża litewscy, którzy zostali wysłani na parafie polskie, nie chcieli spowiadać po polsku. Mówi, Pan Bóg nie rozumie po polsku, spowiadaj się po litewsku. Były, duchowieństwo litewskie było najbardziej antypolskie. A no cóż więcej powiedzieć, to były w XIX wieku księża litewscy wywalczyli, byli ośrodkiem odrodzenia narodowego Litwy w latach 80. Biskupi litewscy, na przykład Baranowski pisał po polsku i po litewsku i jeszcze w XIX wieku w seminarium w Kownie uczono polskiego, bo po prostu była ludność była mieszana. To nie było tak, że była jakaś granica polsko-litewsko-białoruska. Wsie były rozrzucone i na Litwie etnograficznej w Kowieńszczyźnie, Laudzie były wsie polskie. Są, jest, do dzisiaj jest ich kilka, a z kolei wyspy litewskie w okolicach Turgiel, Ejszyszek i Lidy były rozrzucone w sieli Gierwiaty na przykład koło Michaliszek były litewskie, przy czym no, były konflikty na tle religijnym. Pani doktor, w książce prześledziła Pani w taki krytyczny sposób liczby ofiar podawane na przestrzeni lat, jeśli chodzi o zbrodnię ponarską. Jakby Pani mogła rozwinąć ten temat? Tak, badanie, jeżeli chodzi o eksterminację w Ponarach, to powiem szczerze, był dla mnie najtrudniejszy rozdział, jak go zostawiłam na koniec. I tak samo jak teraz przystępowałam do pracy nad tym wydaniem drugim, poprawionym i uzupełnionym, także nad tym rozdziałem pochyliłam się na końcu. Według moich ustaleń, zarówno w czasie tych pierwotnych prac prowadzonych jeszcze i do pierwszej monografii i do śledztwa, uznałam, że w Ponarach zostało zamordowanych około 80 tysięcy osób. Wśród tej liczby jest około 72 tysięcy osób narodowości żydowskiej, obywateli polskich, głównie obywateli polskich. Około 5 tysięcy radzieckich, sowieckich jeńców wojennych i tutaj w tej liczbie są nie tylko osoby rozstrzelane na miejscu masowych zbrodni w Ponarach, ale także te, które były w dwóch stalagach leżących bardzo niedaleko Ponar. One tam zostały, ci jeńcy zostali tam zagłodzeni i oni są nie tylko przeze mnie, ale także przez historyków litewskich, niemieckich, także uznawane za ofiary zbrodni ponarskiej. Około 1000 osób to są osoby narodowości litewskiej, narodowości białoruskiej, około 40 Romów i moim zdaniem od 1500 do 2000 Polaków. Ja wiem, że jest to liczba, która uważana jest przez wielu historyków i badaczy za nieco zaniżona. Ja przeprowadziłam badania w rozmaitych źródłach, począwszy od źródeł polskich, poprzez niemieckie, litewskie, łotewskie, rosyjskie, izraelskie, amerykańskie, austriackie i na chwilę obecną nie znalazłam żadnych innych danych, które by mogły świadczyć o tym, że ta liczba była wyższa.
Ja bardzo chętnie bym zaprosiła osoby, które na przykład uważają, że w Ponarach zginęło 20 tysięcy osób, żeby takie dane ujawniły. Ja już od wielu lat zapraszam do takiej debaty, do takiej dyskusji, żebym mogła spojrzeć na takie dokumenty. Ja bardzo chętnie podejmę polemikę, podzielę się tym, co ja znalazłam, jakie prowadziłam metody badawcze, tylko bardzo chciałabym także, żeby ta druga strona chciała ze mną na ten temat porozmawiać i pokazać mi swoje wyniki badań, skąd ta liczba 20 tysięcy osób straconych w Ponarach. A jeszcze tak 20 tysięcy Polaków. Tak, obywateli polskiej narodowości polskiej. Jeszcze tak myślę, że warto o tym wspomnieć, że ta liczba 1500-2000 osób narodowości polskiej straconych w Ponarach o tyle się broni, ponieważ w 1944 roku do rządu londyńskiego wysyłane były depesze emisariuszy. I w tych depeszach pojawiła się informacja, że w Ponarach według naszego stanu wiedzy zginęło około 1040 Polaków. No moja liczba jest zdecydowanie większa, a po drugie, jeżeli patrzymy na operację Ostra Brama i ilu partyzantów do tej operacji się stawiło, no ta liczba 20 tysięcy wydaje się niewiarygodna, że mogło być ich tak dużo. A w tej liczbie 1500-2000, jak pani mówi, kto był w tej liczbie? Jakbyśmy mogli po jakieś grupy wyróżnić, czy warstwy? No w dużej mierze inteligencja, na pewno. To byli księża, które tutaj już pan profesor wspominał, osoby związane z legalizacją, produkcją kart żywnościowych, młodzież, o której wspominałam, ze Związku Wolnych Polaków, czyli młodzież wileńska. No i też członkowie Związku Armii Krajowej, wcześniej Związku Walki Zbrojnej, wszelacy partyzanci, którzy zostali w trakcie niektórych akcji, na przykład sabotażowych, ujęci, przewiezieni do więzienia na Łukiszkach i później po procesie byli skazywani na karę śmierci. Także można powiedzieć, że to były wszystkie warstwy społeczne, ludzie różnych zawodów, różnego wykształcenia, różnego statusu społecznego. Zanim ofiary trafiły na to miejsce kaźni, trafiały do więzienia, czy jak w wypadku ludności żydowskiej do getta, czy gett, bo to nie było jedno getto. Tak, w tej prezentacji już pani wspomniała też o więzieniu na Łukiszkach, ale to nie było jedyne miejsce. To może powiedzmy o tych miejscach, do których trafiali właśnie Polacy, Żydzi, innych narodowości, ofiary tych. Rozpocząć należałoby od tej szerokiej, już o tym troszeczkę dzisiaj mówiliśmy, o szerokiej siatce agenturalnej Litwinów. Litewska Policja Bezpieczeństwa i litewska Policja Kryminalna miała takie zadanie, aby przeczesywać środowiska polskie, środowiska akowskie i poszukiwać osoby, które w myśl prowadzonej polityki do takiego aresztowania się nadawały. Także agenci litewscy udawali się do domów polskich, do miejsc pracy, także czasami aresztowania następowały na ulicy. I takie osoby początkowo głównie były przewożone do aresztu na ulicę Ofiarną w Wilnie. Tam przez jakiś czas prowadzone było względem nich śledztwo. I później były przewożone do więzienia na Łukiszkach i tam oczekiwały już na wyrok. Ale Łukiszki to nie jedyne miejsce, do którego trafiali Polacy, ponieważ tu wspomnieć także trzeba o więzieniu na Antokolu w Wilnie. To też było duże miejsce odosobienia. Wspominałam tutaj też na prezentacji, pokazywałam więzienie na ulicy Ponarskiej, przeznaczone tylko dla kobiet. Jeszcze taka ciekawostka. W tym więzieniu na ulicy Ponarskiej znajdowało się także całe archiwum więzienia łukiskiego. Też mało osób o tym wie, że właśnie ono nie mieściło się tam, gdzie powinno, czyli w pomieszczeniach kancelaryjnych więzienia na Łukiszkach, tylko właśnie mieściło się na ulicy Ponarskiej. Pewnie był to też jakiś taki wybieg w momencie ewentualnie zajęcia tego więzienia. To raczej nikt tam tych dokumentów na ulicy Ponarskiej by w pierwszej kolejności nie poszukiwał. Więc jeżeli chodzi o miejsca odosobienia, to z takich głównych, najważniejszych wymieniałabym te, aczkolwiek były też takie miejsca, chociażby takie pomieszczenia na ulicy Wróblewskiego, gdzie też te osoby były przetrzymywane. Były to też piwnice, gdzie były prowizoryczne areszty tworzone. No w momencie największej akcji eksploracyjnych względem ludności polskiej rzeczywiście tych miejsc odosobienia i takich tymczasowych aresztów było stosunkowo dużo. Jednak zawsze kończyły się tym miejscem ostatecznym w postaci więzienia na Łukiszkach, stąd te transporty przynajmniej osób narodowości polskiej trafiały samochodami ciężarowymi właśnie do Ponar. W tej prezentacji pokazała pani między innymi zdjęcie oddziału, który bezpośrednio dokonywał tej zbrodni, ale w książce jest opisany bardzo szczegółowy cały ten proces
zabijania na masową skalę. Proszę. Jak to wyglądało? To znaczy, wspominałam już o kilku rodzajach transportów, czyli transporty, tak jakby to powiedzieć bardzo tak schematycznie, to transporty piesze, to jest głównie ludność żydowska z dwóch likwidowanych getta małego, getta dużego. Samochody ciężarowe, głównie jest to ludność polska, przywieziona z więzienia na Łukiszkach w Wilnie. Natomiast transporty kolejowe to są transporty osób narodowości żydowskiej, które były przewożone z innych miejscowości byłego województwa wileńskiego, chociażby z Oszmiany, ze Świra, z Święcian, z tych miejscowości, o których tutaj tak dużo mówił pan profesor. I co charakterystycznego, jeżeli chodzi o te transporty kolejowe, to ci Żydzi przyjeżdżali, to byli najbogatsi Żydzi z tego terenu, którzy tam bardzo często przyjeżdżali tak zwanymi salonkami, czyli takimi przyjeżdżali ze służbą, przyjeżdżali z pełnym bagażem, z dziećmi w odświętnym ubraniu, licząc na to, że są kierowani albo na robotę do Niemiec, albo też do jakiegoś obozu. Jak wyglądał sam proces eksterminacyjny? Przede wszystkim przed bramą strategiczną, przed jedną z tych bram, do których trafiały transporty piesze ludności żydowskiej, ustawiały się bardzo często bardzo długie kolejki. Nawet potrafili ci ludzie oczekiwać około 7 godzin. To jest takie pytanie, jak oni wytrzymali, jak to jest możliwe, że nikt nie uciekał. Nie uciekał dlatego, że były rozstawione szpalery Litwinów, którzy z pałkami i psami pilnowali tych osób, żeby one spokojnie oczekiwały na swoją kolej. Po odpowiednim sygnale do tych osób podchodził jeden z funkcjonariuszy Sonderkommando, zabierał 10 do 12 osób i wprowadzał ich do tak zwanego dołu oczekujących. Tam poprowadziła drabina, po wprowadzeniu tych osób do tego dołu drabina była podnoszona do góry. Wówczas one musiały się rozebrać, zostawić w dole kosztowności i po określonym sygnale zostały te osoby wyprowadzone na zewnątrz. Miały prawo zawiązać sobie oczy i z tego prawa bardzo często korzystały i w związku z tym, że miały zawiązane oczy, to pierwsza i ostatnia osoba, która przechodziła w kierunku plutonu egzekucyjnego, niosła taki kij. I pozostałe osoby trzymały się jedną ręką kija i podążały w kierunku plutonu egzekucyjnego, były stawiane plecami do plutonu egzekucyjnego, twarzą do dołu. Padała komenda, najczęściej komenda była wydawana przez litewskiego dowódcę Balisa Norwajsza. Według zeznań zarówno sprawców litewskich, jak i Weissa najczęściej to nazwisko się pojawiało. Padała komenda gotów, ognia, pal, wówczas następowała salwa. No i wiadomo, że po prostu te osoby padały do dołu, później dół ten był przysypywany warstwą ziemi, bardzo cienką warstwą ziemi, wapnem chlorowanym. I około godziny 15-16 z terenu bazy większość członków wileńskiego oddziału specjalnego odjeżdżała do swojej kwatery na ulicę Ofiarną w Wilnie i wówczas zostawali tylko strażnicy na miejscu, którzy pilnowali zarówno tych kosztowności, które zostały tym osobom odebrane, jak i całego dobytku, który tam się znajdował. Udało się komuś przeżyć taką egzekucję? Tak, kilku osobom. Głównie narodowości żydowskiej. Znamy ich nazwiska, między innymi to była Ita Stasz, która po wojnie zamieszkała w Białymstoku. Ona złożyła taką relację do Żydowskiego Instytutu Historycznego na temat tego, co przeżyła, jak wydobyła się spod stosu ciał. Kolejną osobą był Abraham Blazer, Izaak Kagan, bardzo interesująca osoba z punktu widzenia pewnego specyficznego szczęścia, jakie miała, ponieważ Abraham Blazer został aresztowany za ucieczkę z getta, przewieziony do Ponar, został ogłuszony, nietrafiony, spadł do tego dołu i pod osłoną nocy się z niego wydostał. Schronił się u ludności polskiej, wrócił później do Wilna. I został po raz kolejny ujęty w listopadzie 1943 roku i trafił do komanda grzebalnego. Kto wchodził w skład tych plutonów egzekucyjnych? Bo rozumiem, że to nie byli Niemcy. Niemcy jakby kierowali całą tą zbrodnią na skalę wręcz przemysłową, ale to nie oni bezpośrednio strzelali, tak? Nie. Znaczy w procesie Martina Weissa on został skazany za kilka zbrodni bezpośrednich, czyli że używał swojego pistoletu osobistego i dobijał pewne osoby. Aczkolwiek jeżeli chodzi o masowość tej zbrodni, to przede wszystkim były to osoby narodowości litewskiej, rosyjskiej i
5 osób narodowości polskiej, z wielkim podkreśleniem, że te osoby w okresie rządów litewskich zmieniły swoje nazwiska i tożsamość na litewską. Także wśród nich chociaż był tak zwany Władysław Bunku, który później był Wladasem Budkunasem, tak samo Józef Miakisz, Józas Miakiszus. Później te osoby były sądzone przed sądami polskimi, ponieważ poza tym, że miały obywatelstwo litewskie, nie utraciły też obywatelstwa polskiego. Spora część książki mówi też o zacieraniu śladów przez zbrodniarzy w momencie zbliżania się armii sowieckiej. I też sporo, tak już pani wspominała w prezentacji, sporo miejsca poświęcono powojennym procesom zbrodniarzy. Prosiłbym o rozwinięcie tych tematów. Jeżeli mówimy o zacieraniu śladów, to musimy wrócić do października roku 1943, po klęsce pod Stalingradem. Heinrich Himmler wydał rozkaz, aby miejsca, gdzie były prowadzone masowe eksterminacje, były w jakiś sposób zacierane tam ślady, żeby oczywiście Niemcy bali się, że w momencie wkroczenia Rosjan, w momencie zmiany sytuacji politycznej będzie to jasny dowód ich działalności. Dlatego należało te miejsca bardzo szybko przygotować, zabezpieczyć, przygotować w taki sposób, żeby nie można było tam wykonać dokumentacji fotograficznej, aby nie można było tych ciał policzyć, żeby nie było jasnych dowodów zbrodni. Sporządzono to w ten sposób, że stworzono tak zwany oddział specjalny Sonderkommando 1005, któremu przewodniczył Paul Blabel. I to jest taka ciekawostka, Paul Blabel nie wszędzie jeździł, ale do Ponar akurat przyjechał. Przyjechał do Ponar, obejrzał miejsce zbrodni i wydał pewne rozporządzenia. Jednym z takich rozporządzeń było stworzenie specjalnej ziemianki w jednym z dołów, w której zamieszkają osoby, które zostaną przeznaczone do wydobywania i palenia ciał. I taka ziemianka rzeczywiście została przygotowana. Ona składała się z trzech pomieszczeń. Pierwsze to było pomieszczenie kuchenne, do którego trafiły cztery kobiety, które zajmowały się przygotowaniem posiłków dla osób, które wydobywały i paliły ciała, a pozostałe pomieszczenia zajęło 38 osób narodowości żydowskiej, które zostały ujęte w Wilnie, oraz około 40 jeńców radzieckich, sowieckich. Osoby te tutaj każdego dnia były wyprowadzane przez członków Sonderkommando z tego miejsca, w którym nocowały. Były kierowane do pracy polegającej na wydobywaniu ofiar, ciał ofiar. Za pomocą takich specjalnych haków zostały stworzone także takie specjalne stosy indyjskie, stosy ciałopalne, które polegały na tym, że było kładzone drewno na tym ciała, później znowu drewno i były one podpalane w postaci takiego komina. I od roku właściwie 43, czyli od listopada 1943 do czerwca 44 roku, cały czas, poza tym, że były prowadzone w dzień egzekucje, popołudniami było prowadzone to zacieranie śladów, czyli wydobywanie ciał i palenie. Może też kilka słów powiem na temat tego, że te osoby, które właśnie były w tym komandzie grzebalnym, nie wytrzymały tej presji. Bardzo szybko zaczęły myśleć o tym, że należy stamtąd uciec, że po prostu tego nie wytrzymają psychicznie, a też zdawały sobie sprawę, jaki będzie ich los, że po wykonaniu swojej pracy prawdopodobnie zostaną rozstrzelani, tak jak w innych miejscach. Było przez cały czas praktykowane. I tu też, proszę Państwa, taka ciekawostka, która w tej formie, w tym wydaniu książki się nie pojawiła, pojawi się w książce anglojęzycznej, bo ja do niej dotarłam dopiero też w archiwach Stasi, już po zakończeniu pracy nad tą książką. Ja ją przygotowywałam w okresie pandemicznym i to było o tyle trudne, że ja w tym czasie nie prowadziłam kwarant w archiwach niemieckich. Ja po prostu to, co już zebrałam przez te wszystkie lata, plus te śledztwa austriackie, o którym Państwu wspomniałam, były dla mnie taką wielką bazą, żeby coś przygotować, ale okazało się, że jeszcze ten czas teraz popandemiczny pozwolił mi na zebranie jakiegoś kolejnego ciekawego materiału, więc chciałam się z Państwem podzielić taką informacją, też chyba po raz pierwszy ujawnianą, że osobą, która wpadła na pomysł wykopania dołu, żeby się oswobodzić z tej ziemianki, żeby uciec z tego miejsca niewoli, żeby nie palić i nie wydobywać zwłok i ich nie palić, był Abraham Blaser. Ta osoba, o której wspomniałam, czyli Isaac Kagan. I co ciekawe, proszę Państwa, ta osoba przed wojną była kryminalistą. Była kryminalistą, ale nie takim zwyczajnym, tylko była osobą, która zajmowała się napadami na banki i na sklepy jubilerskie.
a wykonywała to w ten sposób, że podkopywała się właśnie pod fundamentami. Dlatego on idealnie znał możliwości, jak należy przygotować takie miejsce, żeby ono się nie zawaliło, w jaki sposób takie prace mają być prowadzone. I on właśnie był osobą, która nadzorowała te prace. O tym oczywiście w okresie Związku Radzieckiego się nie mówiło, bo o tym po prostu nie wypadało powiedzieć, że osoba o przeszłości kryminalnej nadzorowała dokonaniem takiej wielkiej ucieczki, wykopaniem tego tunelu. Ten tunel przecież badały ekipy naukowe, archeologów z całego świata, więc o tym się w tamtym czasie i teraz też chyba w zasadzie nie mówi. Ale z Państwem się taką informacją dzielę, bo uważam, że ona jest bardzo ciekawa. Nie wszystkim się udało uciec. Z tego dołu wydobyło się 13 osób, 11 udało się przeżyć. Następnego dnia był oczywiście ogłoszony pościg, ale ich nie znaleziono i przeżyły. Dobra, i druga część mojego pytania o te powojenne procesy zbrodniarzy, bo to też prześledziła Pani bardzo dokładnie w różnych krajach. Tak. Ja to podzieliłam na pewne porządki prawne. Rozpoczęłam od sowieckiego porządku prawnego, dlatego że powiem szczerze, że chyba Sowieci sobie najlepiej poradzili, najszybciej i najlepiej, jeżeli chodzi o karanie tych członków Wileńskiego Oddziału Specjalnego. Prowadzone były specjalne sądy NKWD, które te osoby bardzo szybko stworzyły taką listę i ich poszukiwały. Dlaczego dużo osób nie uciekało, tylko pozwoliło się ująć? Przede wszystkim dlatego, że Rosjanie powiedzieli bardzo szybko i otwarcie, że jeżeli w domu czy w miejscu pracy nie zastaną takiej osoby, to zostanie poddana karze rodzina. Dlatego no, był to na tyle skuteczny środek, że wiele tych osób no, po prostu poddało się karze. A jaka była surowa kara rosyjska? Tak surowa, że jeden z członków tego Wileńskiego Oddziału Specjalnego, który został skazany na 25 lat katorgi, napisał list do prezydenta z prośbą o zamianę mu tej kary na karę śmierci, ponieważ nie jest w stanie tak ciężkich warunków wytrzymać. To jeżeli chodzi o sądownictwo sowieckie, kolejne to jest sądownictwo niemieckie, w zasadzie kilka tylko procesów to bym wymieniła. Jeden z głównych to właśnie dotyczący sprawa karna Martina Weissa. Państwo widzieliście proces w 50 roku w Würzburgu. W 77 roku został on już uniewinniony, chociaż ta kara była zdecydowanie wyższa. Też wspomniałabym o procesie Karla Jägera. Całość dokumentacji procesowej zarówno Weissa, jak i Jägera, jak i innych osób, które sądzone były przez sądownictwo niemieckie, znajduje się w tej chwili w Archiwum Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu. Tam można te procesy bardzo dokładnie prześledzić, ale podsumowując, prawodawstwo niemieckie, w zasadzie nikt nie został skazany z tych sprawców kierowniczych na karę śmierci. Były to kary wieloletniego więzienia, które później kończyły się często skróceniem tego okresu pobytu w więzieniu ułaskawieniami. Jeżeli chodzi o sądownictwo polskie, wspominałam tutaj o tych pięciu członkach Wileńskiego Oddziału Specjalnego. I tak Sąd Wojewódzki w Warszawie w latach 70. prowadził sprawę dotyczącą trzech osób, Jana Borkowskiego, Józefa Miakisza i Władysława Budkuna. Te osoby zostały skazane na 25 lat więzienia i kara ta została przez nich odbyta w więzieniu w Strzelcach Opolskich. Sądownictwo litewskie to stosunkowo późniejszy okres, ponieważ dopiero mówimy o roku 98, kiedy został ekstradowany ze Stanów Zjednoczonych dowódca litewskiej Policji Bezpieczeństwa litewskiej Saugumy Aleksandras Lileikis. On został został rozpoznany na terenie Stanów Zjednoczonych przez jednego z Żydów i został zneutralizowany i wydalony ze Stanów Zjednoczonych. Znaczy tam proces się na początku jego neutralizacji rozpoczął w okręgu Massachusetts, ale później został przekazany stronie litewskiej. Proces toczył się na tyle długo, że Lileikis zmarł, nie doczekawszy wyroku. Tak samo jego zastępca Kazis Gimzauskas, to jest podobna sytuacja, też trafił do Stanów Zjednoczonych, też później został ekstradowany na teren Litwy i także zmarł w czasie procesu. A czy wydaje się Pani, że jeszcze mogą żyć jacyś zbrodniarze, którzy uniknęli odpowiedzialności? Patrząc na ich datę urodzenia, jest to moim zdaniem absolutnie niemożliwe, ponieważ były to osoby, które musiały mieć powyżej 100 lat. Dobrze, tak, że jak Państwu obiecywałem na koniec, zajmiemy się jeszcze
drugą książką, którą osoby, które się znajdują w Centrum Edukacyjnym na przystanku Historia i Plan w Krakowie mają okazję się z nią zapoznać, to jest książka pod tytułem Zupełna nowość. Od Naroczy do Niemna. Relacje partyzantów Kmicica, Łupaszki, Ronina, Armii Krajowej na Wileńszczyźnie od marca 1943 do lipca 1944. Współautorzy właśnie tutaj się znajdują. Panie profesorze, o czym jest ta książka? Najpierw proszę na to popatrzeć. To jest obraz Grodgera Puszcza z Litwanii. Literka przesłoniła projekt okładki, dał jeden z partyzantów, Jerzy Lejkowski. Rozmawialiśmy, co dać na okładkę. On mówi, daj puszczę, bo obok tej śmierci jest ryś, który jest tutaj zasłonięty, ale jak Państwo popatrzą na obraz Grodgera, tego rysia widać, ten kontrast, śmierć i walka. Co ta książka zawiera? Są to, w moim przekonaniu, znaczy dzięki komentarzowi pani profesor i sponsoringowi pana kapitana Szułejki, są to relacje partyzantów zrobione w latach 80. Ja jako dziecko, w wieku miałem 8 lat, poznałem dowódcę pierwszego oddziału, pan, on się wówczas Nurmo nazywał, Antoni Burzyński-Kmicic. Dał mi nawet do ręki swoją parabelkę. Ja tym w jakiś sposób żyłem, ale dopiero w latach 80. dowiedziałem się, że oni żyją i że się spotykają w kościele Świętej Brygidy u księdza prałata Jankowskiego i tam jest ich tablica. Ja pojechałem w 83 roku do nich, ale oni z początku nie wiedzieli, kim ja jestem. Dopiero jeden z moich znajomych mnie rozpoznał i pojechałem do pana Rymszy, do Prochowic, głównego bohatera Brygady Łupaszki i Kmicica też. I nagrałem na magnetofon kasetowy o kilkadziesiąt żyjących żołnierzy i łączniczek. Jedna żyje do dziś, Barbara Czyżewska. W Ostródzie ma chyba 98 lat, a większość z nich już dawno odeszła na wieczną wartę. I to są relacje ich spisane, bo to byli ludzie na ogół niewykształceni z elementami gwary w polszczyzny wileńskiej i z wyrazami, które były, jak starałem się zrobić kalendarium. Co kiedy było, mając kalendarz z 1943 roku, sprawdzałem niedzielę, poniedziałek, wtorek, pytałem, żeby uwiarygodnić ich, jaka była pogoda, coś ci jedli, jak było wysokie zboże, czy wronę przykrywa, czy człowieka. Także dotarłem do kilkudziesięciu bardzo rzetelnych, pamiętających wiele wydarzeń i to są ich wspomnienia z pobytu w Brygadzie Kmicica, Łupaszki i Ronina 25. Świętach się składa, że święto Matki Boskiej, zwiastowanie, pogrom sowieckich trzech brygad przez Łupaszkę 2 lutego, a rozbrojenie posterunków w Rzodziszkach 15 sierpnia. Tak jakoś się skłożyło pięknie i to są ich wspomnienia z perspektywy 40 kilku lat, ale z nich się układa pewna narracja od czasów zaprzysiężenia tych pierwszych pięciu partyzantów. Jeden żył i nagrałem go i wiele z nich, no ilu było w sumie, u Kmicica było około 230, może 250. Problem był rekonstrukcji, w
wiele mamy, na przykład mamy tylko pseudonim, mamy imię, mamy nazwisko, nie mamy pseudonimu. I chciałbym powiedzieć o jednej tylko kobiecie. Nazywała się Wanda Kolasińska. To była Sybiraczka, ale sprzed Rosji carskiej. Ona była studentką medycyny w Petersburgu i razem z mężem w 1907 roku poszli na Syberię. I ona potem była w POW i była kurierką, łączniczką, a w czasie okupacji to była łączniczką komendanta Wilka i z brygadą Kmicica. Schwytana w 1944 roku w sierpniu przez NKWD, jak organizowała paczki do więźniów po ostatnim zajęciu przez Sowietów Wilna. Zamęczona w starej Wilejce, skazana na karę śmierci. W jej procesie przypomniano jej, że ona walczyła z Rosją carską w 1905 roku. Wanda Kolasińska, pseudonim Babcia, ratowała dzieci żydowskich. Niezwykle otwarta i mądra osoba. Jak była wojna zimowa z Finlandią, przyjechał politruk i w takim domu, domu parafialnym, miał taki odczyt. To ona zaczęła zadawać takie pytania podchwytliwe, jakby te czołgi pchać, ile ich było. I takie dowcipne, i ten się wściekał, nie wiedział, kto to jest, bo to była babuszka dla niego. A to była studentka medycyny z Petersburga, Sybiraczka, pałowiaszka, jedna z najważniejszych postaci Wileńskiej Armii Krajowej. I ja mam o niej kilka relacji, a sam ją znałem osobiście. Ona wywoływała duchy. I pamiętam, to opowiadano, panie marszałku, proszę przyjść. Talerzykiem była, a jak wchodzili Sowieci 18 września do naszego miasteczka, to ona biegała po ulicach, mówi, nie wywieszać czerwonych flag, nie wywieszać czerwonych flag. A ta ulica, która szła Kusiewska od Miedzioła, no narodowość narodu wybranego, śpiewali, wstawaj, praklata ja narodna. Tak ich witali, a babcia potem ratowała dzieci żydowskie, rozdawała ludziom. Blisko była z naszą ostatnią łączniczką Lala Lidia Lwów-Eberle, która zmarła dwa lata temu. W 21. Rok temu, w ubiegłym roku. W ubiegłym roku. 21. Ona była, Lwowowie byli, boczna linia tego premiera Lwowa, który był po Kierńskim. Ale czuła się Polką, choć było oczywiście wyznania prawosławnego. Pani doktor, coś doda? Ja tylko byłam skromnym współautorem, który dokonał edycji źródłowej. Tutaj cała chwała i cześć panu profesorowi, że ja tych osób nie poznałam, nie pracowałam nad zmianą relacji, ja tylko dokonałam pewnych komentarzy historycznych do nazwisk, do pewnych zdarzeń, do miejsc, które dla czytelnika nieobeznanego z tematyką Wileńszczyzny mogą być trudne. I to jest moja rola w zasadzie w tej książce. Nadano wymiar naukowy pani Monika tej książce, bo to były relacje. Ale ja nie jestem historykiem, ja tylko spisywałem i sprawdzałem się, czy źródło jest wiarygodne, czy źródło mogło i chciało mówić prawdę, bo tak jak Herodot. Nie zawsze pamiętamy może taką komedię Plauta, Miles Gloriosus, żołnierze byli kombatanci, mają skłonność do wychwalania swoich osiągnięć. A tu ich trzeba było sprowadzać na ziemię i pytać o szczegóły, a co się, jakie była pogoda, a jak się to nazywało. Na przykład dowiedziałem się, że przy Pepeszu jest bębenek, a pan Rymszem miał rożek, czyli magazynek podłużny. Używano też rosyjskich wyrażeń, na przykład zastrzelić, raz pleskać. I oczywiście po partyzańsku były też właśnie wpływy rosyjskie. Niewielkie, ale były. A wiele z tych żołnierzy, partyzantów, mówiło na co dzień po białorusku i żywali taką polszczyzną wileńską.
Ja zapomniawszy, ja strzelawszy, ja widziawszy i mnie słów funkcji czasu przeszłego. Dziękuję Państwu. Na tym zakończymy transmisję internetową na razie. Państwa internautów zapraszam w przyszłym roku na następne spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. Dziękuję za uwagę.